Kochani, możecie pytać, dlaczego do tych trzech serc? Jeśli znamy siebie, czyli swoje słabości, że sami z siebie jesteśmy grzeszni, to do kogo my mamy pójść? Jeśli nie do nich, do Jezusa, Maryi i Józefa. My kobiety kto nas lepiej zrozumie niż Maryja? Nasi mężowie, ojcowie, kto ich lepiej zrozumie niż Józef? Nasze dzieci, cała nasza natura, cała nasza grzeszność. Kto nam pomoże, jeśli nie Chrystus? On, który jest we wszystkim podobny do nas, oprócz grzechu. Więc doskonale wie, jak pomóc, jak uzdrawiać, jak prowadzić. Każdy z nas potrzebuje nawrócenia. Każdy z nas potrzebuje wzoru, mądrego, dobrego nauczyciela, nauczycielki, towarzysza, przyjaciółki, przyjaciela. I takie są serca Jezusa, Maryi i Józefa. Jeśli dobrze przyjrzymy się ich życiu i naszemu życiu, to potrzebujemy ich dużo bardziej, niż zdajemy sobie z tego sprawę. Dlaczego ten czas proponuję? Bo w marcu 25 będzie uroczystość zwiastowania, czyli poczęcia Chrystusa. Pod czyim sercem? Pod sercem niepokalanej, pod sercem matki, pod sercem niewiasty, kobiety czystej, cichej, pokornej, miłosiernej. Każda z nas, która ma dzieci, wie, czym jest radość poczęcia. Pod sercem Maryi zostaje poczęte serce Jezusa. Ciche, pokorne, miłosierne. Czyż nie chcemy, by nasze dzieci miały takie serca? Jak serce Jezusa. I kochani, w marcu jest także uroczystość świętego Józefa. A któż, jeśli nie Józef, ochronił te dwa serca, serce Jezusa i niepokalanej? Dlatego ten czas, dlatego te serca. Dlatego, że i my, i nasi mężowie, ojcowie naszych dzieci, potrzebujemy tych serc.
dla tych, którzy będą mogli i chcieli. Proponuję także, aby w tym czasie zamówić 2 msze święte. Tam, gdzie mieszkacie, gdzie żyjecie. Jedną w czasie części błagalnej i jedną w czasie części dziękczynnej. Jaka intencja? O serce ciche, pokorne, miłosierne dla naszych rodzin. I dziękczynna za te 3 serca, za serce Jezusa, Maryi i Józefa. Oczywiście, kto może i chce. Można też w cichości serca po prostu ofiarować Eucharystię w tym czasie z taką intencją, w zależności od tego, kto jakie ma możliwości. I dobrze byłoby przed tą Eucharystią pójść do spowiedzi, by przeprosić za to, że nasze serca nie są ani ciche, ani pokorne, ani miłosierne. By prosić naprawdę szczerze i otwarcie o to, by nasze serca były takie jak ich serca. To jest propozycja. Każdy niech zdecyduje sam. Niech Duch Święty poprowadzi. Amen.